Cześć, dziś chciałbym przedstawić tarcze hamulcowe i klocki hamulcowe, które firma Martec wykonała specjalnie dla klienta na zamówienie. Są to tarcze hamulcowe w wersji nawierconej oraz nacinanej. Oparliśmy całość na odlewie w właściwościach HP, czyli High Carbon. Tarcza hamulcowa ogólnie w wersji tuningowanej jest to jeszcze na naszym rynku dosyć temat mało znany i dużo klientów na razie na temat tego produktu nie ma tych cennych informacji, które pozwalałyby na to, żeby po prostu tym produktem się bardziej zainteresować. Dzisiejsza technologia pozwala w bardzo łatwy sposób zwiększyć moc silnika każdego ze samochodów, zwłaszcza doładowanych diesli bądź samochodów z doładowaniem w silnikach benzynowych. Niemniej jednak na układ hamulcowy zostaje traktowany, tak można to najprościej ująć, trochę po macoszemu, czyli układy hamulcowe są adaptowane ze starszych modeli, nowe modele coraz więcej ważą i producenci troszkę zaniedbują tą kwestię, często obliczają te układy hamulcowe na styk i Wasz samochód po modernizacji, czyli po chip tuningu, posiada moc silnika oraz przyspieszenie, które tak naprawdę seryjne hamulce nie są za bardzo w stanie wyhamować to auto później, czyli to auto po prostu napędza się w sposób fajny, ale już hamuje troszkę gorzej. I w tej właśnie kwestii chciałbym przedstawić dzisiejszy produkt, czyli te tarcze hamulcowe i klocki hamulcowe, które dobraliśmy klientowi. I tak naprawdę co daje tarcza hamulcowa w wersji tuning, w wersji nacinanej oraz nawiercanej? Mamy w zasadzie trzy możliwości tuningu, może inaczej jeszcze jeżeli chodzi o układy hamulcowe, czyli pierwsza możliwość to jest swap hamulców, który dzisiaj nie chcielibyśmy opisywać, bo jest przy tym dość dużo pracy i też dużo mówienia. Druga kwestia to jest założenie klocka hamulcowego w wersji sportowej, co w przypadku cywilnej jazdy się też nie za bardzo sprawdza i też to kiedyś będziemy opisywać. I dzisiaj przedstawimy to rozwiązanie, które nadaje się najbardziej dla klientów, którzy cechują to, żeby auto dalej nadawało się do jazdy na co dzień. I tutaj mamy właśnie tarczę hamulcową do samochodu BMW serii 5, to jest model F10, czyli najnowsze BMW. Zrobiliśmy dla klienta specjalnie właśnie tarcze hamulcowe w wersji nacinanej oraz nawiercanej. Tarcze hamulcowe malowane dodatkowo na kolor czarny, tak jak tutaj widać. Normalny układ hamulcowy jest obliczony dla temperatury w granicach 200 stopni Celsjusza i tak mniej więcej troszkę wyżej. Są obliczone też płyny hamulcowe, które seryjnie po prostu są zalane do samochodów. Przy tej temperaturze lub powyżej tej temperatury następuje zjawisko fadingu, czyli fizycznie po prostu nasz hamulec przestaje pracować, tak można najbardziej i najprościej to ująć. Zaczyna hamulec puchnąć i to zwłaszcza się pojawia właśnie przy dynamicznej jeździe, bądź też jeździe w górach, gdzie tarcza hamulcowa po prostu się mocno nagrzewa. Te tarcze właśnie wykonaliśmy dla klienta w takiej wersji, czyli tarcza nawiercona i nacinana. Jest to kompletnie wykonany produkt na zamówienie pod klienta, który robiliśmy w ciągu 4-5 dni roboczych. Tarcza jest oparta na tym odlewie High Carbon, czyli wysoko nawęglanym, który ma większą odporność właśnie na wyższe temperatury. I tutaj też te tarcze hamulcowe występują w 5 wzorach. Tak naprawdę każdy z 5 wzorów jesteśmy w stanie zrobić. Dlatego tak naprawdę klient ma pełną możliwość wykorzystania tego, co oferuje ten tuning, czyli można tarczę naciąć lub nawiercić. W przypadku tego, żeby ten pył był szybciej odprowadzany, jak i też ze szklana warstwa była szybko po prostu usuwana, to automatycznie najlepiej zastosować właśnie tarczę w wersji nacinanej. Jeżeli chodzi o tarczę w wersji nawiercanej, to automatycznie polepszenie właściwości odprowadzenia temperatury, głównie dzięki temu, że te nawiercenia przechodzą przez akurat otwory wentylacyjne w środku tarczy, co poprawia po prostu szybsze odprowadzanie ciepła również. Do tego kompletu zastosowaliśmy i poleciliśmy klientowi, ze względu na to, że auto posiada duże, ładne felgi aluminiowe, klocki hamulcowe, które były i są czasami montowane fabrycznie w BMW, czyli firmy Textar. I klocek hamulcowy w wersji, która pojawiła się stosunkowo niedawno na rynku, może to niedawno, kilka lat, ale to jeszcze jest temat, który rzadko się pojawia. Są to klocki hamulcowe w wersji Textar EPAD, czyli klocki hamulcowe o wysokiej zawartości właściwości ceramicznych. Czyli dzięki temu po prostu, mimo tego, że ta tarcza będzie ten klocek szybciej ścierać na pewno i też będzie go mocniej atakować, to felgi będą czyste, ponieważ ceramiczne materiały nie powodują tego pylenia nadmiernego, które automatycznie brudzi felgi w Waszych samochodach i później średnio to wygląda. Do całości, no tutaj też oczywiście czujniki zużycia, które w BMW się dokupuje osobno i też akurat akcesoriów oryginalnych dobraliśmy to klientowi. Całość zestawiliśmy i tak naprawdę taki tuning możemy wykonać dla każdego z Was. Kwestia tylko odpowiedniego doboru części, zamówienia. Wykonamy po prostu takie tarcze, pomalujemy na jeden z trzech dostępnych kolorów, czyli czerwony, czarny lub żółty. No i myślę, że to w znacznym stopniu poprawi właściwości hamowania Waszego samochodu, także pozdrawiam.